ze mną już kolejny gość, pan Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj, myślę, bardzo wyjątkowy dzień dla Teatru Muzycznego. Sama miałam przyjemność dzisiaj pojawić się na spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza. No właśnie, a to już setny spektakl. Tak, to setne przedstawienie po wznowieniu, bo ten spektakl nawet dłużej był grany w naszym teatrze, w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, ale w nowej reżyserii jest grany od 2006 roku, setny spektakl, ale to jest właściwie taki weekend z setnym spektaklem, także zapraszamy i w piątek wieczorem, i w sobotę w południe, i w sobotę po południu całymi rodzinami. Będą też atrakcje, będą ciasteczka Ani z Zielonego Wzgórza, czy ciasteczka Maryli, przygotowane przez naszych współpracowników. Będzie też można spotkać z aktorami. Ania Lasota odtwarza główną rolę. To taki szczególny też spektakl dla nas w tym roku, ponieważ był transmitowany przez internet do ponad 230 szkół w całej Polsce. I to jest niesamowite, że właśnie jako piąty teatr w Polsce, pierwszy teatr muzyczny, włączyliśmy się w taki projekt propagowania teatru w szkołach. No i znakomity odbiór był tego spektaklu, dlatego zapraszam, są jeszcze bilety, można przyjść całymi rodzinami. Super, czyli i dla tych nieco mniejszych i starszych na pewno Ania z Zielonego Wzgórza. I dla całych rodzin również. Mhm. Jakie nowości czekają na poznaniaków w Teatrze Muzycznym w Poznaniu? Na pewno przygotowaliśmy rzeczy, które być może zaskoczą dotychczasowych widzów, ale też chcę powiedzieć, że i dla nich cały czas taki nurt klasycznej operetki zachowujemy, natomiast staramy się go podkręcić i artystycznie ulepszyć. I tutaj bardzo szczególnie polecam w tym zakresie Zemstę nietoperza, którą będziemy grali w czerwcu, na początku czerwca. Ale to jest piękny spektakl, gdzie, przepraszam, będziemy grali w maju. I zapraszam do tego, żeby Państwo na stronie internetowej w szczegółach się zapoznali z terminarzem spektakli. To jest bardzo ciekawy spektakl, dlatego że ogląda się go jak farsę ze znakomitym tłumaczeniem libretta przez Juliana Tovima. Jest to do tego stopnia znakomity utwór, w sensie warstwie tekstowej w tym tłumaczeniu, że Niemcy, którzy znają polski, zazdroszczą nam tego, że mamy tak znakomity tekst do wspaniałej oczywiście muzyki Johannesa Straussa. Dlatego koniecznie zapraszam, ale też jest cały nurt i Ania z Zielonego Wzgórza się wpisuje w ten nurt spektakli dla dzieci. Tutaj mam pewna nowość i bardzo serdecznie zapraszam, żeby już o tym pomyśleć dzisiaj, 1 czerwca, 2 czerwca będziemy grali 3 koncerty z muzyką głównie z filmów Disneya. No proszę, to chyba nowość na deskach teatru. Tak, to jest nowość i na to serdecznie też zapraszamy całe rodziny. Zresztą to też jest pewna nowość, że dotychczas, kiedy spektakle dla dzieci były grane przed południami, były głównie skierowane dla szkół. My teraz przenosimy ten ciężar grania też na weekendy, ponieważ wielu moich przyjaciół, którzy mają dzieci, właśnie pytali, dlaczego nie możemy przyjść na Kota w butach, dlaczego nie możemy obejrzeć Ani z Zielonego Wzgórza w weekend, dlaczego gracie tylko we wtorki, w środy, przed południami. I to się zmienia i proszę z tego skorzystać i przyjść właśnie całą rodziną, czy na Ani z Zielonego Wzgórza, czy na ten koncert disneyowski. To jest wspaniała okazja, zamiast wybrać się na przykład do kina, prawda, w weekend można wybrać się do teatru muzycznego i wspaniale razem spędzić czas. Dokładnie tak. I to jest też trzeci nurt jakby tej naszej działalności, to jest musical i tutaj bardzo serdecznie polecam Państwu również w maju, 16-18 maja gramy 3 spektakle Upiora w operze w wersji Jestona, czyli są dwie wersje, Webera i Jestona, Phantom, Upiór w operze, znakomite przedstawienie wyreżyserowane przez Artura Hoffmana. Maciej Ogórkiewicz wciela się w rolę upiora. Jest bardzo wzruszający spektakl, który jest skierowany do młodszej publiczności również i naprawdę znakomicie się ogląda go. I muszę też powiedzieć o takiej zupełnej nowości. Znaczy, nasz teatr jest znany z tego, że są grane spektakle gościnne bardzo znanych aktorów z teatrów warszawskich, ale my troszeczkę chcemy jakby wejść w te role agencji, które u nas gościnnie pokazują te spektakle i sami też kreować w tym zakresie kilka przedsięwzięć. I jeszcze w tym sezonie
Muszę zaprosić i chcę bardzo zaprosić serdecznie na 3. Dwa spektakle, dwa koncerty właściwie w maju. Po pierwsze 23 maja Tuwim dla dorosłych. W roku Tuwima, tak jak Zemsta nietoperza w tym tłumaczeniu, tak i tutaj Teatr Roma przygotował pod dowództwem Jerzego Satanowskiego spektakl Tuwim dla dorosłych. Piosenkę pod tytułem Całujcie mnie wszyscy w dupę można oglądać na YouTube i to jest jakiś rekordowy, zupełnie rekordowa ilość odsłon, 4 200 000 odsłon. I dlatego warto ten spektakl cały zobaczyć. A już tydzień później również będziemy świętować bardzo niesamowitą premierę w Poznaniu. Premierę spektaklu Biała Lokomotywa z muzyką Jerzego Satanowskiego i z tekstami do tekstów piosenek Edwarda Stachury. Nie wszyscy o tym wiedzą, że Edward Stachura bardzo blisko przyjaźnił się z Jerzym Satanowskim. Z Jerzym Satanowskim, który spędził tutaj kilkanaście lat w Poznaniu, chodził to do liceum, studiował polonistykę i dostawał od Stachury kartki pocztowe adresowane na poznański adres, gdzie Stachura prosił go o zaliczkę, o pożyczkę, zwierzał mu się ze swoich różnych trudności, przesyłał mu teksty, do których później Jerzy Satanowski pisał muzykę i 29 maja takie znane tuzy, można powiedzieć, sceny polskiej, jak Mirosław Krzyżykiewicz, jak Piotr Machalica, jak Zbigniew Zamachowski wystąpią w spektaklu Biała Lokomotywa, na który bardzo serdecznie zapraszam i myślę, że będziemy musieli zorganizować dwa te koncerty, spektakle, żeby wszystkich chętnych na to zaprosić. Mhm. No widzę wobec tego, że teatr muzyczny w Poznaniu absolutnie nie próżnuje. Dziać się będzie bardzo, bardzo wiele. Wszystkich wobec tego odsyłamy na stronę Teatru Muzycznego i na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza. Piękne, dzięki. Super, dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę kolejni goście i kolejne stylizacje wiosenne. Do zobaczenia.